Witam wspaniały grono, wiele znajomych twarzy, bardzo miło. Bohaterem dzisiejszego wieczoru jest człowiek, który stoi po mojej prawej stronie, Jacek Maślankiewicz. Jak Państwo widzicie i pewnie wiecie, bo większość z Państwa zna pana Jacka, to nie tylko, że te obrazy, że taka wspaniała sztuka, ale jego osobowość, jego czar i takie podejście do ludzi spowodowało to, że natychmiast się zgodziłem, że to będzie wystawa. Także jest mi bardzo miło. Tak trochę vice versa. A pan Jacek podobno wybrał mnie z tego powodu. No dobrze. Nie dlatego, że Krakowski przedmieście, nie dlatego, że Akademia Sztuk Pięknych. Otrzymaliśmy kilka telefonów od rektora Akademii Sztuk Pięknych, profesora Adama Mijaka, i otrzymał artysta, i ja jako właściciel galerii, z prośbą, aby przywitać Państwa, aby pogratulować tej wspaniałej wystawy. I pan rektor byłby z nami, ale akurat dzisiaj jest jakieś pożegnanie rektorów, chyba na Politechnice, czy ktoś tłumaczy? Tak, tak. I akurat nie mógł, mówi, żeby odmówił, że nosi w sercu pracę pana Jacka, że się przyjaźnią, że widział wystawę, że przyjdzie jutro, ale dzisiaj z nami nie mógł być, ale powiedział: Wojtku, mów o Akademii, mów o współpracy, mów o tym, że wspieramy pracę Jacka i pracę galerii, i masz o tym kilka razy powiedzieć, więc dlatego jeszcze raz tu przekazuję te pozdrowienia. Jak Państwo widzicie, jest to nie tylko ważne artystycznie, ale jeszcze jest to sztuka przyjemna dla oka, taka, no, może się podobać, i to jest ważne, bo często dzisiaj ta sztuka nowoczesna, te różne nowe media zatracają często poczucie pewnej estetyki. No a tu się zderzamy w dziełach pana Jacka nie tylko z tymi ważnymi przekazami artystycznymi, ale z pięknem. Także jest przyjemnie na to patrzeć. Miło Państwa powitać. Zapraszam później na lampkę wina i oddaję głos artyście przy wystawie. Wielką pracę wykonała tutaj choć pod spodem Stefania Odbryt, o proszę, to ona. Także brawa. A dla artysty, po słowach artysty będziemy pokazywać. No to się okaże, od tych słów. Takie ciężkie słowa, bo to już nie bywa. Dobry wieczór. Bardzo miło widzieć tak szanowne grono, przyjazne bardzo, powiem o tym doskonale. I cieszę się, że w tym miejscu i w takich okolicznościach Nocy Świętojańskiej, znaczy noc to za chwilę, no to otwarcie tej prezentacji może nastąpić. Ja nie powiedziałem na początku, że niestety będę mówił, no ale trudno, bo to taki przywilej tego, który powinien jedynie malować, no ale to tak chyba nie do końca. W każdym razie chciałbym zacząć od przywitania i podziękowania za przybycie na tą wystawę. Chciałbym również podziękować. Tych podziękowań troszkę będzie. Przede wszystkim dla gospodarza. Przepraszam, że nie mam krzesła dla Państwa. Tutaj tego miejsca i tej galerii pana Wojciecha Kubaka, no tu trudno, tak powiem, mówić o tym jakieś rzeczy w kontekście sztuki oryginalne czy nieznane. No, na pewno postać niezwykła, która od bardzo, bardzo wielu lat funkcjonuje w tym nurcie kolekcjonerskim. Ktoś stwierdził, że no trzeba i warto. Warto się zajmować sztuką, ponieważ czas nie jest ku temu najlepszy. Znaczy ten nie najlepszy czas generalnie trochę mija. Spotykałem się w wielu miejscach, no tak trochę po świecie jeszcze. No, czasami turystycznie, bo tam ciepło, prywatnie. W każdym razie, no i w Polsce też bym, znaczy bywa. Ja się cieszę, że pytasz. Żona. Dużo takich informacji, jeżeli chodzi o malarstwo, oj, to się skończyło, no, malarstwa już nie ma, to w ogóle, no, to jest jakieś
haseł, to jest jakiś przeżytek. I na tej bazie, tej okrutnej postmoderny, która szalenie w głowach odbiorcom zrobiła pewien chaos, dopatrując się w rzeczach kompletnie bez wartości, ano jakich wartości. No jak ktoś bierze i czyta, najpierw widzi, jest przerażony, a potem czyta, no lekko, jakiś w ogóle dysonans. Bo okazuje się, że to jest wielkie, znakomite, co prawda w obszarze kontrkultury, cokolwiek miałoby to oznaczać, no kontrkultura to jest tak jak kontruczciwość, kontrpiękno, kontrmiłość, no jakieś pojęcie w ogóle wymyślone na użytek generalnie choć tabletki. Ale ja chciałem dziękować, a nie tutaj Baruch. Jakieś teorie na temat malarstwa. Ostrzegałem Państwa, że zaczaruję. No i podziękowanie dla gospodarza. Podziękowanie dla profesora Myjaka. Nie dlatego, że chociaż również, że objął honorowym patronatem rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tą prezentację, ale za jego magnificencję, widzenie sztuki i procesu kształcenia. To jest bardzo istotne. Dzięki niemu normalność nadal może na tym czerwiu funkcjonować. To co nie jest tak, że każdy może być artystą. To zawsze szan kiedyś. No może. Jakoś dziwnie się zbiegło, że to się dzieje w obszarach plastyki, że każdy może być. Bo kto wytrzyma artystę muzyka, którym może być każdy? No to różnie to być może. W każdym razie podziękowania za ten wysiłek artystyczny, podziękowania za patronat, za bardzo miłe relacje i podejście do sztuki, w którym jest miejsce na tą wartość dla mnie nadrzędną, bo to po prostu piękno. Jakie piękno? Po co to? Co to takiego? To jest podstawa, to jest pewien impuls, który łączy artystę z odbiorcą i znowu bardzo łatwo być, że tak powiem, w tym nurcie kontrkultury, czy w nurcie tej modernej, postmoderny, negując jakby te podstawowe wartości, podstawowe kryteria. Piękne. Jak to zdefiniować? Różnie zdefiniowane. Ja to tak pięknie zdefiniowałem, bardzo zdefiniowałem, bardzo ładnie i zgrabnie. To drugie podziękowania. Trzecie podziękowania, trochę rozbudowane. Kolejne podziękowania to rodzinie. Bo no raz, że to powstaje tak integralnie, to wszystko, co robię z życiem rodzinnym, które jest dla mnie jakąś wartością. No nie powiem, że nadrzędną, ale równorzędną. To się da pogodzić w tych pozorach. No, artysta powinien być wolny, niezależny, tutaj, tam. No, może i tak, a może mu się w życiu nie układa. I stąd pewne teorie, które ułatwiają i podbudowują tego. Dlaczego chciałbym rodzinie tu podziękować? Żonie, pierwszej żonie, znaczy i ostatniej, bo jedynej. Dzieciom, starszym i młodszym, bo są w dużym rozrzucie. A mianowicie za to, że raz, że to wszystko znoszą, a dwa, znaczy żona jest malarką, to tak trochę łatwiej jej znieść. Nie wiem na ile ta relacja, rywalizacja, ale jesteśmy tak różni, że w sztuce. Bo jako wodniki zodiakalne, no to tam wychodzili ze sobie. Państwo z dużą ulgą przyjęli wiadomość, że ma pan jedną żonę. Ale on dużo jest po świecie. Nie, podziękowałem, nie jestem marynarzem. W każdym razie, bo to jest, rodzina to jest recenzja, to jest taki pierwszy. I to są ciekawe kategorie, bo ja już wiem mniej więcej. Kiedy, znaczy ja mam wewnętrzne przekonanie w momencie, kiedy no takie jest autozadowolenie, mówiąc, bo to nie ma co z tą fałszywą skromnością, że coś się człowiekowi udało. Oczywiście to kontekst czasu, miejsca, lata mijają, to co się udało, to się okazuje, że się nie udało, no ale to coś.
rodzina patrzy na to, ale jakoś tak sobie ocenia. Kategorie są bardzo śmieszne, znaczy śmieszne, no bardzo istotne, bo coś pokazuje, to no i jak, jest cisza. No to jest ten element taki jakby podstawowy, że należy jeszcze popracować. No, drugie na skali to, no okej, okay, no, ale tak widać, że nie okej. Okay. No i w pewnym momencie tak jest, no fajne, ładne, no dobrze, może też. I to jest kategoria pierwszej żony, natomiast pierwszego dziecka, on ma, skala jest podobna, natomiast zaczyna się również od ciszy, ale następny etap to jest nawet, a jeszcze wyższy, to jest like na Facebooku. A najwyższy to fajne. No, tak jest fajne, tu jest ładne, to wtedy mam pełną gwarancję, że nie skrywa się po prostu takim własnym, że można to robić. Podziękować chciałbym również, idąc dalej w podziękowania, serdeczne Państwu, Jackowi, Agnieszce Majtach, bardzo wielu powodów. Kolekcjonerzy, moich obrazów, ale i sponsorzy wydania tego albumu, który dojechał tutaj godzinkę temu, bo drukarnia bardzo się śpieszyła, bo coś mi się pomyliło. Wszystko jest pięknie, ale nie ma obwoluty. Taki drogi. Ale okładka jest. Znaczy obwoluta była ładniejsza niż ta okładka. Przyjaciołom serdecznie dziękuję. Tu musiałbym wymieniać dosyć długo, którzy jakby nie zwątpili. Różnie bywa. Różne rzeczy w życiu. Na przykład zajmowałem się narciarstwem przez bardzo wiele lat. Pewnie trochę ze szkodą dla twórczości, no ale jak to się zmieniło, to decyzja została podjęta, ścieżka jest oczywista. No jakoś tak trwali, wspomagali. Dało się przeżyć. No to też jest takie istotne w tej twórczości. Myślę, że moim obowiązkiem, ale takim bardzo głębokim przekonaniem jest podziękowanie siły sprawczej tego świata, jak umiejscowienie mojej skromnej osoby. Bo po prostu malarstwo to wszystko fajnie, to coś, co sprawia, że życie ma momentami, nawet często taką bardzo, bardzo dużą wartość. Myślę, że ktoś ma w tym trochę przypadek, znaczy wypuszczony, no to ekstra. Jeżeli chodzi natomiast o samą wystawę i pracę, powiedziałbym tak, w katalogu jest to z grubsza opisane, 7 cykli, tak mam w swoim żywocie twórczym i to nie tak, że jest cykl, ja teraz nad czymś pracuję, tylko po wykonaniu mam, znaczy po jakimś tam zakończeniu komunikatu mam wrażenie, że to do tego cyklu to jest znakomite. Także troszeczkę takie odwrócenie. I tu są sygnalnie prace w tych różnych cykli, najstarsze z 90 roku, najnowsze z tego roku. Mógłbym też powiedzieć przewrotnie przy okazji tej wystawy, bo bardzo często spotykam się, że jest jakieś lecie, no, 20-lecie, 100-lecie. Tak się zacząłem zastanawiać, może ta magia liczb i tak dalej. I nasunął mi się taki obraz, mieliśmy, które namalowałem. Ojciec był malarz, dziadek był malarz, żona malarz, syn malarz. To tak się nasuwa pytanie, jak żyć. W każdym razie, mając 6 lat, kolejny obraz, bo poprowadziłem tacie te jakieś te elementy niezbędne do powstania dzieła. No to od tego czasu minęło 55 lat. No to w takim razie mam 55-lecie. No, całkiem przypaczcie. Bardzo dziękujemy i tutaj odbywały się różne wernisaże, przeróżne otwarcia i Wojciech Fango, i Teresa Pawłowska, i Tadeusz Dominik, i przeróżni inni artyści, którzy tutaj wystawiali. Ale nie pamiętam, że tak ciekawego, tak przejmującego, tak niezwykłego
przemówienia ze strony artysty. Jako właściciel, a to już galeria tutaj funkcjonuje 15 lat. Więc jeżeli Państwo się zgodzicie, to proponuję, jeżeli Pan Jacek nam obieca, że następne jego wystąpienie nie będzie krótsze, abyśmy zaproponowali taki wernisaż bis jutro. Znowu się czegoś nauczymy i znowu Pan Jacek usłyszy. I może w sobotę. A jutro będziemy Pana Jacka kolejne. Ale teraz Państwo rozumiecie, że kiedy Pan Jacek pokazał swoje prace i byłem zachwycony, a do tego jeszcze kiedy przemówił, to już natychmiast powiedział, oczywiście Panie Jacku, wystawa kiedy Pan chce, obejdę taki termin, wszystko zmieniamy i tak dalej. Także ma siłę niezwykłą. Tak przez chwilę, gdy przymykałem oczy, czy to Krzysztof Materna mówi, czy Bogdan Tomaszewski, przemawia. Także bardzo miło, dziękujemy. Bardzo. Taka drobna uwaga, może ja nie będę malował.